Drodzy, chciałbym mówić o takich rzeczach, z jednej strony bardzo podstawowych, bardzo zasadniczych, przypomnieć coś, co jest tak bardzo jasno i wyraźnie przedstawione w Bożym Słowie. Wszyscy doskonale znamy reakcję ludzi, kiedy dajemy świadectwo naszej wiary, że człowiek potrzebuje się nawrócić, że, że potrzebuje pokutować. I bardzo często ludzie mówią, no tak, ale przecież nikogo nie zabiłem, nikogo nie ukradłem, ja staram się tak żyć bardzo, bardzo porządnie. I wiele, wiele razy w ten sposób ludzie reagują na dawane im świadectwo. I to pokazuje, że człowiek jest tak zamknięty, tak dosłownie zaślepiony. Nie dostrzega tego ogromu zepsucia, które w nim jest. I wszyscy byliśmy w bardzo podobnej sytuacji. Wydawało nam się, że jesteśmy całkiem w porządku ludźmi. I właściwie, z czego tu się nawracać? Prawda? Z czego tu się nawracać? Ja chciałbym, żebyśmy otworzyli Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. I tam mamy ludzi. Zatytułowałem to dzisiejsze moje zwiastowanie, że religijni ludzie też potrzebują Zbawiciela. Trochę przewrotnie to jest tak zatytułowane, bo niby wszystko jest oczywiste, a jednak nie jest oczywiste. Bo ludzie religijni, ludzie, którzy myślą o sobie, że są dobrzy, raczej Mówią tutaj, ja właściwie niczego więcej nie potrzebuję. I chciałbym i modlę się o to, bo jedynie Duch Święty i Boże Słowo jest w stanie otworzyć oczy człowieka, aby mógł zobaczyć, jak grzech poczynił ogromne spustoszenie w nas, w człowieku. I czytamy w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich ten fascynujący moment, kiedy Duch Święty stępuje na ludzi, którzy są zgromadzeni na modlitwie. A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. I zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatworzył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. Znamy doskonale, kto czyta Pismo Święte, zna doskonale ten fragment, co tam się dalej wydarzyło. Ale nigdy tak sobie nie pomyślałem, jak właśnie wczoraj rozmyślając nad tym fragmentem Bożego Słowa, że ci ludzie, którzy byli świadkami wylania Ducha Świętego, Którzy przyszli na pierwsze zielonoświątkowe nabożeństwo. Mogę tak powiedzieć, to było pierwsze nabożeństwo, jakie w ogóle się odbyło, to było zielonoświątkowe. W każdym razie zostali, wiemy, tych około 120 dusz zostało napełnionych duchem świętym. Zrobił się wielki szum. To musiało być gdzieś bardzo blisko, tak że ci ludzie, którzy przyszli na święto. Zielonych świąt. Usłyszeli to. Zobaczyli coś niezwykłego i zbiegli się, aby to zobaczyć. Ale to, co dla mnie tutaj było takim, jest interesujące, co jakby odkryłem, na to spojrzałem, to to, że to nie byli przypadkowi ludzie. Absolutnie nie. To nie byli jacyś tam złoczyńcy. To nie byli ludzie, którzy mieli problemy z alkoholem, to nie byli ludzie, którzy mieli problemy z narkotykami, z którym groziły jakieś wyroki za ich nie. To byli ludzie, o których tutaj jest dane świadectwo nabożni. Moglibyśmy inaczej to oddać: pobożni to byli ludzie. Inne tłumaczenia mówią: to byli religijni ludzie. Tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. To byli ludzie, którzy chcieli podobać się Bogu. No bo po cóż oni by się tam w świątyni znaleźli. Nie wybrali Las Vegas, nie wybrali czegoś innego, parku rozrywki. Oni specjalnie poświęcili czas, środki, pieniądze, czasami setki kilometrów, czas, aby dotrzeć na święto. Które było ustanowione dla Izraela, to nie byli sami Żydzi. To byli też prozelici, ludzie nawróceni na żydostwo, albo inaczej nawróceni do Boga i przyjęli zwyczaje żydowskie i, i prawo żydowskie dla, dla swojego życia. Kosztowało ich to wiele. Ludzie bogobojni, ludzie pobożni. Ludzie religijni, ludzie mający otwarte serce na Boga i szukających Boga. I do takich ludzi Piotr przemawia. Wiecie, on mówi do nich bardzo mocne słowa. Bo kiedy czytam ten fragment Bożego Słowa, i o tym, jacy to byli ludzie zgromadzeni na tym miejscu, to Piotr mówiąc, zwiastuje i przypomina im poselstwo o Jezusie Chrystusie. Mówi, wysłyszeliście o tym, o człowieku, o mężu. W XXII wiersz mówi, mężowie Izraelscy, posłuchajcie tych słów Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe. Cudaj, i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie. I... Mówi, gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. I powtarza to za drugim razem to samo. W, w dalszym swoim zwiastowaniu. W wierszu 36 niechże wtedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem i Chrystusem uczynił go Bóg tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Sądzę, że wśród tych, tego tłumu ludzi, którzy słuchali tego zwiastowania o Jezusie ukrzyżowanym, o Jezusie uwierzytelnionym przez znaki i cuda, sądzę, że wśród tego tłumu może niewielu było wtedy, kiedy Jezus był ukrzyżowany. Może niewielu, a może nawet nikt. A Piotr mówi: To wyście go ukrzyżowali. I czyni tych nabożnych i pobożnych i religijnych ludzi odpowiedzialnych za ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa, że oni w tym mają swój udział. Wiecie, kiedy na tym pomyślimy, oczywiście, że Piotr mówi tutaj w pewnym odniesieniu. Jemu chodzi o to, że przecież ludzie, ci, którzy pochodzą z ich narodu, Żydowskiego, ci, którzy nawet podążają czy dołączyli do nich z innych narodów, Piotr mówi: Wy tak samo jesteście winni śmierci Jezusa Chrystusa. I wielu mogło się wzdrygnąć. I wielu mogło powiedzieć: To jest nieprawda. Nas tam nie było. My byśmy inaczej zareagowali, ale Piotrowi, my wiemy doskonale, nie o to chodzi. Piotrowi chodzi o to, że on czyni każdego człowieka winnym śmierci Chrystusa. Bez względu na to, gdzie mieszkasz, gdzie się znajdujesz, jesteś winny śmierci Chrystusa. Wiecie, tutaj w tym pierwszym kazaniu wypowiedzianym w Dniu Zielonych Świąt przez apostoła Piotra, oto on mówi o nas wszystkich, o tych... Dobrych, nabożnych, religijnych, praktykujących i tych niepraktykujących, tych, którzy mają do czynienia ze złamaniem prawa, i tak dalej, którzy łamią wszelkie zasady, mówi, wy jesteście winni jego śmierci. Zabiera wszelką podstawę w tym kazaniu i w tym stwierdzeniu: Apostoł Piotr zabiera wszelką podstawę. Dla każdego człowieka, żeby myślał o sobie, że jest w porządku przed Bogiem. Tak jak mówi też inne słowo, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie ma, kto by czynił dobrze. Ja rozumiem i ja wiem, że mówimy o dobrych ludziach i złych ludziach. I są dobrzy i źli ludzie. Są ludzie, którzy mają taką radość. Spełnienie, kiedy czynią dobre rzeczy. I to jest chwalebne. I to jest dobre. Ale w oczach Boga okazuje się, jest to niewystarczające, aby człowiek mógł być zbawiony. Niewystarczające, aby przez to, przez tą swoją dobroć naturalną, przez tą chęć podobania się Bogu, podobać się Bogu. Być uratowanym, być zbawionym. To pokazuje nam ten dzień pięćdziesiątnicy, to wydarzenie i ta kwestia, kiedy Piotr tak jasno do nich mówi o Chrystusie, który został ukrzyżowany z powodu naszych grzechów i grzechów tych wszystkich, którzy tam byli zgromadzeni. Bo może w swoich oczach, może w naszych własnych oczach, wydajemy się dobrzy. Wydajemy się sprawiedliwi, ale drodzy, nie chodzi o to, jak ja wyglądam we własnych oczach. Potrzebujemy łaski Bożej. Każdy z nas, gdybyśmy nie doświadczyli tej łaski Bożej, która rozświetliła tą ciemność i rzuciła światło na nasze życie, nie przyszlibyśmy do Jezusa. Nie prosilibyśmy Jezusa o zbawienie. Chrystus Jezus. Umarł za grzesznych ludzi. Jeżeli ktoś dzisiaj uważa się, że jest dobry, to chcę ci powiedzieć: Jezus, nic Tobie nie pomoże. Nie jesteś, nic nie zmieni to w Twoim życiu, jeżeli widzisz się sam dobry. Więcej, jako taki pójdziesz na wieczne oddalenie od Boga. Pamiętacie, kiedy. Jezus miał się urodzić w Betlejem. Tam zostało powiedziane do Zachariasza: Nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od jego grzechów. Chrystus przyszedł rozprawić się z grzechem. Chrystus przyszedł na tą ziemię rozprawić się z każdym grzechem, w które jest uwikłany człowiek. Możemy powiedzieć, że grzech w naszym życiu to jest jak. Ja nie wiem, choroba popromienna niszczy powoli całe nasze ciało. Nie, nawet nie zdajemy sobie na początku sprawy, jak rak, który toczy nasze ciało. Tym jest grzech. I oto Słowo Boże uczy nas, że nawet pomimo tego, że jesteśmy gotowi poświęcić wiele, aby być tam, gdzie Jego imię jest chwalone. Ale jeżeli nie nastąpi właściwy zwrot, nie ma tej świadomości w nas, że Ty, i ja muszę wezwać dla samego siebie Jezusa Chrystusa i w Nim położyć moją ufność odnośnie mojego przebaczenia grzechów i zbawienia, będę zgubionym człowiekiem i pójdę na zatracenie. Drodzy, jest kilka takich. Wydarzeń, kilka takich osób, tu jest dziesiątki, właściwie pamiętacie, tam nawróciło się około trzy tysiące ludzi. Tam wszyscy mieli z tym problem, ale nie wszyscy sobie to uświadomili. Duch Święty działał tam wspaniale, Piotr głosił tak proste poselstwo. I oni wołają w pewnym momencie. Tam jest dosłowo, tam jest powiedziane, że oni byli poruszeni. Do głębi ich jestestwo, ich serce, ich sumienie nagle uświadomili sobie, że pomimo tego wszystkiego pozytywnego, co robili, nadal w oczach świętego Boga są jak zbrukana szata. Są zepsuci, są brudni i potrzebują łaski i potrzebują oczyszczenia przez krew Jezusa, Chrystusa. Potrzebują być po prostu uratowani. I oni są poruszeni do głębi. Ja cię, powinniśmy się modlić, drodzy, w naszych zgromadzeniach, wykorzystać okazję. Na początku, na końcu, kiedy tylko się modlimy duchu święty, prosimy Ciebie, dawaj to objawienie grzechu w życiu naszych bliźnim, którym świadczymy. Duchu Święty, przyjdź też i badaj moje serce, aby pokazać, ile jeszcze z tego zepsucia gdzieś tam jest we mnie, chociaż je, wiem, że jestem zbawiony, jestem odkupiony, ale ciągle Duch Boży i Pan chcą pracować i pracują nad nami, abyśmy stawali się coraz bardziej podobni do Jezusa. Wiecie, grzech jest, on jest personifikowany w Bożym Słowie, dlatego mogę tak powiedzieć. On niesamowicie nas oszukuje. Ale łaska Boża, moc Słowa Bożego i duch Boży, który wtedy stąpił i działał w tym całym zgromadzeniu, sprawiał, że ci, którym wydawało się, że przecież zrobili już właściwie wszystko, aby zbliżyć się do Boga, nagle zobaczyli, jak są zgubieni i grzeszni. I nagle uświadomili sobie, że to Bóg dla nich zrobił. Przez Jezusa Chrystusa, wszystko, aby mogli być od grzechu obmyci, oczyszczeni i wyzwoleni. To było jak eureka. Co my mamy zrobić? Mężowie, bracia, byli przerażeni, dotknięci, nie dotknięci grzechem zepsutego świata. Dotknięci, bo tam ktoś mu nadepnął na odcisk. Nie, oni byli przerażeni swoim własnym stanem i zawołali: Co ja mam zrobić? Aby mógł być uratowany, aby mógł ujść od gniewu i sądu Bożego. Co powinienem zrobić? I Piotr mówi, upamiętajcie się. Upamiętajcie się. Dopiero za, na drugim miejscu jest powiedziane i dajcie się okrzyć Ale pierwszy Piotr mówi, upamiętajcie się. Drodzy, jeżeli, jeżeli Duch Boży, jeśli Słowo Boże nie daje się przekonać Bogu, że jestem zgubiony, to nie będę się upamiętywał, no bo nie będę widział z czego. Prawda? Nie będę widział żadnej potrzeby, że ja potrzebuję zbawiciela, że potrzebuję uchwycić się dwoma rękami Chrystusa i nie puścić, aż nie usłyszę, że on oczyszcza mnie, przebacza mi. To są fundamentalne rzeczy. Dlaczego o nich mówię? Bo dzisiaj tak bardzo mało ludzie mają tą świadomość te, tego ogromu zepsucia w swoim życiu, tego, że potrzebują wzywać imienia Jezus, zaprosić Chrystusa do swojego życia. Tej świadomości, że jestem zgubiony i potrzebuję przyjść do Chrystusa sam bezpośrednio i prosić go, aby mnie obmył, aby mnie oczyścił. Apostoł Piotr mówi: upamiętajcie się, czyli on im jak mówi: popatrzcie na Chrystusa, tego, który umarł na krzyżu z powodu nas, z powodu was, i w nim połóżcie całą ufność, nie w tym, co zrobiliście do tej pory dobrego, ale w tym, co on dla was uczynił na krzyżu. Wiecie, to było jak jak wypuszczenie na wolność, dosłownie. Oni nagle zrozumieli, nie przez naszą religijność, nie przez naszą pobożność, nie przez to nasze całe poświęcenie, chociaż to są dobre rzeczy, ale przez to, co Chrystus na krzyżu uczynił dla nas. I tam jest, Piotr mówi: upamiętajcie się, zmieńcie swój sposób myślenia co do usprawiedliwienia, co do oczyszczenia, co do zbawienia, zaufajcie. Połóżcie ufność w Chrystusie, Jezusie, ukrzyżowanym. I mówi, i dajcie się ochrzcić. Ludzie, którzy chcą iść do chrztu i którzy idą do chrztu, oni mają już tą świadomość. Oto doświadczyłem przebaczenia moich grzechów. Oto doświadczyłem tego, że Chrystus, i wiem, że Chrystus musiał za mnie umrzeć. I tylko dzięki Jego ofierze na krzyżu są mi przebaczone grzechy, i dzięki Jego przelanej krwi na krzyżu są, oczy, jestem oczyszczony i usprawiedliwiony w oczach świętego Boga. Błogosławiony człowiek, powiem tak, błogosławiony jest człowiek, który ma świadomość, który woła: Co ja mam zrobić? Bo jestem grzeszny. Drodzy, módmy się. Módmy i prośmy Pana, Duchu Święty, przyjdź i daj to światło i to przekonanie do serc naszych bliskich, ludziom, którym świadczymy o Tobie, aby doszli. Bo tylko Boże światło, siła przekonania Ducha Świętego jest w stanie dać to zrozumienie, aby człowiek mógł zobaczyć, w jak tragicznym duchowym położeniu się znajduje. I oni coś zrobili. To jest genialne, bo tam jest napisane: ci, którzy, us którzy przyjęli Słowo, 41 wiersz mówi, ci, którzy przyjęli Słowo, zostali ochrzczeni. A więc uwierzyli w Jezusa Chrystusa, uwierzyli w to, co Piotr im zwiastował. W Jezusie położyli ufność, doświadczyli radości przebaczenia swoich grzechów, świadomości, że są im przebaczone. I z radością wchodzili do wody z radością z tą świadomością byłem brudny byłem grzeszny ale Jezus mnie obmył a teraz w wiary wyznaję go moim panem i moim zbawicielem tak bracia i siostry tak to właśnie wygląda nie można tego odwrócić chrzest nie jest Magiczną czynnością, która sama w sobie coś zmieni, bez wcześniejszego upamiętania i zaufania Jezusowi Chrystusowi, jako temu, który jedynie ma moc przebaczyć nam grzechy i nas usprawiedliwić. To jest ta dobra nowina. Nie musisz już nic uczynić, ale masz położyć całkowitą ufność w tym, co Chrystus dla, dla Ciebie, dla mnie, uczynił na Krzyżu. Ci więc, którzy Przyjęli słowo. Jest zmiana, i ci, którzy przyjęli słowo, nie rozbiegli się. Tam jest napisane, i ci, którzy przyjęli słowo, a byli mieszkańcami Jerozolimy, oni zaczęli się zgromadzać razem i trwać w modlitwach społeczności, w łamaniu chleba i w nauce apostolskiej. Popatrzcie, słowo Boże zmieniło całkowicie ich styl życia. Wszystko zmieniło. Przedtem nie mieli może tak bardzo w tym upodobania, i nagle stało się, że oni codziennie się zgromadzali, codziennie wielbili Boga. Już nie tylko od święta do święta. Oni mieli zawsze święto i zawsze świętowali i wychwalali Pana. Trzeci rozdział Ewangelii Jana mówi o też człowieku bardzo religijnym. Jest napisane, że ten człowiek Należał do bardzo religijnej grupy żydowskiej. Był faryzeuszem, czyli człowiekiem, który w szczególny sposób kładł nacisk na czystość swojego życia przed Bogiem. Faryzeusze w tym kierunku szli. Starali się drobiazgowo wypełnić wszystko, aby podobać się Bogu. Tak byli w tym drobiazgowi, że zostawili przykazania Boże, słowa Boże. A swoje tak poustawiali, że już w tym wszystkim się totalnie zawiązali. Nie wolno tego i tamtego, o czym w ogóle Bóg nie mówił. Ale oni chcieli być tak święci. Wiecie, to jest ta natura grzechów człowieku, który próbuje ustanowić swoją własną świętość, doprowadzić do. Do nie wiadomo jakiego poziomu, ale w oczach Jezusa On do nich mówi: Wy unieważniacie przez te wszystkie swoje przepisy Słowo Boże. Zagmatwaliście się w tym wszystkim. Nie potraficie sami siebie uświęcić w moich oczach, w oczach Bożych, przez to, co próbujecie robić. I ten człowiek, który ma takie właśnie myślenie, który naucza innych Słowa Bożego. Przychodzi w nocy, bo boi się, że straci może reputację, do końca nie jest pewny, kim jest Jezus. Przychodzi do Jezusa w nocy. To jest religijny człowiek. Powiem tak, ta postać jest bardzo pozytywna. On nie jest zakłamany. On jest po stronie Jezusa. I później Ewangelie nam wyraźnie mówią, że kiedy Jezus jest złożony. Jego ciało zdjęte z krzyża, on tam przynosi 100 funtów do namaszczenia, ale osu, Miry to było chyba ze 30 kg. On jest gotów uczcić Jezusa, jego ciało. To jest ten człowiek, który mówi, kiedy Żydzi zamyślają zabić Jezusa, mówi: Nie wolno nam, nie wysłuchawszy tej drugiej strony, zabić go. Bardzo pozytywna postać. I tej osobie Jezus mówi. W odpowiedzi, kiedy on chwali Jezusa, mówi: Nikodemie, jeśli nie narodzisz się na nowo, nie zobaczysz nawet Bożego Królestwa. Drodzy, jak bardzo człowiek musi mieć tą świadomość, że przez własną pobożność, przez własną religijność. Przez własne starania nikt nie jest w stanie siebie oczyścić w grzechu. Nikt nie stanie podobać się Bogu. To jest wszystko, to jest może dobre, ale jest zupełnie niewystarczające, abyśmy doznali oczyszczenia w oczach świętego Boga i usprawiedliwienia w oczach świętego Boga, nikodemie, jeśli nie narodzisz się na nowo. Wiecie, ja bym tutaj próbował mu w różnoraki sposób wytłumaczyć, na czym to nowo narodzenie polega. Chociaż wydaje mi się, że Jezus obrazowo mu o tym mówi. Jak może to nastąpić mówiąc o wężu który jest przybity do tego tak jak Mojżesz wywyszył węża na pustyni tak musi być aby każdy kto w niego wierzył tam wystarczyło proste spojrzenie z ufnością ukąszonego przez węża Izraelity na tego węża miedzianego którego Mojżesz na drzewcu zawiesił i, i jad nie działał już w jego ciele Jezus mówi Nikodemie bo zostawia go jakby dalej. No, no Nikodejmie pomyśl, co to znaczy, szukaj tego, co to znaczy narodzić się na nowo. Jezus go naprowadził, ale zostawił go. Wiecie, to jest niesamowite, że pewna praca musi być ducha Bożego i słowa Bożego w nas wykonana. Że to nie działa na zasadzie już, szybko, ale muszę usłyszeć, Muszę pozwolić, aby Duch Boży mi prawdę Bożą objaśnił, objawił. A więc inaczej mówiąc, jeżeli Nikodemie spojrzysz na mnie z wiarą, na, na to, że zostałem za ciebie ukrzyżowany, dostąpisz Nowo Narodzenia. Jeśli temu zaufasz, ja swoją mocą zrodzę Ciebie do nowego życia. Słuchajcie, tak jak cieleśnie potrzebujemy być urodzeni. Przez siłę innego człowieka, naszych matek. Tak samo człowiek duchowo rodzi się przez moc Boga. Zrodzeni z mocy Jego Słowa, zrodzeni z mocy Bożej. I tutaj Ty i ja, żaden człowiek, nie może nic do tego dodać. Mogę tylko przyjść takim, jaki jestem: brudny, grzeszny, pokonany przez grzech. Ale kiedy mam tego świadomość i w tej świadomości przychodzę do Boga w imieniu Jezusa Chrystusa, Bóg obiecuje, że jeżeli moje serce jest w tym szczere i chcę odwrócić się od wszelkiego grzechu i żyć dla Boga, Bóg obiecuje, że da mi moc do nowego życia, uczyni mnie zupełnie nowym stworzeniem, nowym człowiekiem, da mi nowe serce. I, i ty o tym wiesz. Człowiek zrodzony o tym wie. Byłem inny, grzeszny, zgubiony, ale teraz ja wiem, że Jezus mi przebaczył. Wiem, że jestem zbawiony. A więc drugi, kolejny, religijny, pobożny, nikodem daje, usłyszy od, od Jezusa, co on powinien zrobić. I myślę, że nastąpiło to w Jego życiu, po tym, że przyszedł do Jezusa, aby uczcić Jego umęczone ciało. Wie, tak myślę, że chociaż nie jest to wprost powiedziane, że zaufał i uwierzył, że nie przez własne starania i wysiłki. Oczywiście, że my później, już po nawróceniu, po tym, kiedy Bóg uczyni nas nowymi. Mamy, zostaliśmy przeznaczeni do dobrych uczynków, do dobrej postawy. Mamy świecić Chrystusem i mamy dołożyć wszelkich starań i wysiłków, aby Chrystus był coraz bardziej w nas widoczny. Ale to się dzieje już po tym, jak zostajemy usprawiedliwieni, ułaskawieni, obmyci. Staliśmy się zupełnie nowym stworzeniem. I jeszcze jedna postać bardzo pobożny człowiek. Jest o nim napisane, że, że był pobożny, że był bogobojny. Znacie tego człowieka doskonale. Dzieje apostolskie, dziesiąty rozdział mówią nam o rzymskim setniku. To jest ciekawe. Nie był Żydem. Był żołnierzem. Walczył, widział niejedno. Ale jego serce było czułe na Boga. No bo tutaj jest o nim napisane w 10 rozdziale dzieł apostolskich od pierwszego wiersza, a pewien mąż, Cezarei imieniem Korneliusz, setnik kohorty zwanej Italską, pobożny i bogobojny wraz z całym domem swoim, dającym hojne jałmużny ludowi, nieustannie modlący się do Boga. Jakby miał coś takiego w siwi. On to miał. Pobożny, bogobojny, dający jałmużnę. Ale muszę Wam powiedzieć, pomimo wszystko, że to było i on takim był. On musiał usłyszeć wieść o Chrystusie. I on ciągle nie był zbawionym człowiekiem. Nawet te dobre rzeczy, które o nim świadczyły. Nie były wystarczające w oczach świętego Boga. Drodzy, jak bardzo jesteśmy, dajemy się oszukać, diabeł nas próbuje oszukać, żebyśmy budowali kwestie naszego zbawienia, o naszą własną pobożność, sprawiedliwość, dobroć i tak dalej. Ale Biblia mówi, że nie przez te rzeczy, Twoje i moje grzechy, mogą zostać przebaczone przed Bogiem. Że to jest niezupełnie niewystarczające, a nawet te dobre rzeczy my doskonale wiemy, skażone są naszym egoizmem, naszą pychą i tak dalej. Sądzę, to jest taki mój domysł. Możliwe, że on w ten sposób działał, aby właśnie uspokoić swoje serce i swoje sumienie. I ciągle nie mógł odnaleźć pokoju dla swojego serca, pokoju, który przychodzi od pojednania z Bogiem. Czy to znaczy, że Bóg tego nie docenił? Docenił. Korneliuszu, Twojej jałmużny i modlitwy dotarły przed oblicze Boga. I poszli po Piotra, i on ma ci coś do przekazania. I ten bogobojny, pobożny, Hojny człowiek, który nie myślał tylko o sobie, ale o, także o bliźnich. On musiał usłyszeć tą dobrą nowinę o zbawieniu, które jest przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I kiedy Piotr tam przyszedł, wiecie, że on był wolny. Popatrzcie, ilu ludzi by się zatrzymało w tym miejscu. Jeszcze anioł do niego przyszedł. Mówi, może w lśniącej szacie stanął przede mną i powiedział. Tylko powiedział, poślij po Piotra. A iluż by się mogło zatrzymać? powiedzieć: Musi być ze mną już super. Bóg posłał anioła do mnie. Ale idź, poślij i musisz wysłuchać, co on ma do powiedzenia. I on to zrobił. Kiedy Piotr przychodzi, obierze go praktycznie jak zwiastuna z nieba, bo poselstwo jest z nieba, klęka przed nim, Piotr mówi: Nie rób tego, nie rób tego. Jestem tylko człowiekiem, który służy Boku. Po co mnie wezwaliście? On mówi, opowiada to wszystko. I wtedy Duch Święty, który był nad Piotrem od dnia Pięćdziesiątnicy, daje mu słowo, słowa Ewangelii i Piotr otwiera usta i mówi, wiem, że teraz, że Bóg nie ma względu na osobę. Dla Piotra to w ogóle jest szok, że Bóg go posyła do domu Poganina. Dla Żyda? Zresztą miał z tego powodu później problemy od braci. A teraz wiem, Bóg nie ma względu na osobę. I zaczyna mówić o Jezusie. I popatrzcie, drodzy, on tam mówi o, o Jezusie. O nim to świadczą wszyscy prorocy, Wier 43, iż każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. Nie przez uczynki, nie przez starania. Nie! Dostąpi odpuszczenia grzechów przez wiarę i przez imię Jezusa Chrystusa. Gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. Możemy z tego widzieć jednoznacznie, że wtedy, kiedy Korneliusz słucha tych słów, Ewangelii dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym za grzechy nasze i też za grzechy Korneliusza. I właśnie Korneliusz w tym momencie uświadamia sobie, że jest pomimo wszystko jest grzesznikiem, który potrzebuje przebaczenia i tylko krew Chrystusa jest w stanie go oczyścić. Przychodzi wiara, bo wiara przychodzi ze słuchania Słowa Bożego. Przychodzi wiara do jego serca. On zaczyna z, 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 mieć wiarę w swoim sercu i wtedy Duch Święty występuje. I on przeżywa w jednym momencie przemianę, którą czyni Duch Święty, nowo zrodzenie, które może uczynić tylko Bóg, tylko Duch Święty, tylko Słowo Boże. I słyszeli, jak oni mówią językami, wielbią Boga. I Piotr mówi, teraz nie ma żadnej przeszkody, aby zostali ochrzczeni i kazał ich ochrzcić. Bo widział to świadectwo Ducha Świętego w ich życiu. Widział tą Bożą przemianę w ich życiu, to Boże działanie w ich życiu. O Nim to świadczą wszyscy prorocy. Iż każdy, kto w Niego wiesz, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. W tych samych dziejach apostolskich apostoł Piotr musiał powiedzieć przed Sanhedrynem i nie ma w nikim innym zbawienia. Nie dano ludziom żadnego innego imienia pod niebem, przez które mogliby być zbawieni. I mówił o Jezusie. Mówił o Panu Jezusie Chrystusie. Drodzy, nareszcie Korneliusz Mógł położyć się spać ze świadomością, moje grzechy są mi przebaczone. Jestem nowym stworzeniem. Jezus jest moim Panem. Już nie musiał próbować kupić, aby zaspokoić to niespokojne sumienie. On wiedział, że jest przed Bogiem usprawiedliwiony przez ofiarę Chrystusa i tym bardziej z jeszcze większą radością był hojny. Nie aby kupić zbawienie, ale dawać świadectwo, że jest zbawiony z łaski Bożej i z większą radością może się dzielić z tymi, którzy potrzebują, potrzebują od Niego wsparcia, od Niego pomocy. Cały dom, wszyscy doszli do tej świadomości, doświadczyli przebaczenia i stąpienia mocy Bożej. Na, w domu Korneliusza. Człowiek, który doświadcza spotkania z Bogiem. On wie, on ma świadomość, przeszedłem ze śmierci do życia. On wie. Duch Boży poświadcza duchowi człowieka odrodzonego, że jest Bożym dzieckiem. To jest coś, co przychodzi od Boga, nie jest z człowieka, i człowiek, który tego doświadcza, o tym wie. W liście do Kolosan jest o tym napisane: 1, 13, 14, że Bóg przeniósł nas z ciemności do światłości. Wszystko się zmienia. Oto zaczynasz radować się Bogiem, radować się zbawieniem, radować się Bożym Słowem. Oto zaczynasz całe Twoje życie doświadcza głębokiej przemiany i masz świadectwo. I mówisz jasno i wyraźnie, jestem zbawiony. Tak czy nie? Jest ta świadomość czy nie? Czyli kiedy stałeś się Bożym Dzieckiem, kiedy Bóg przebaczył Ci grzechy, to nie szedłeś do kogoś innego i nie mówiłeś: Słuchaj, Jezus przebaczył mi grzechy, jestem zbawiony. Tak? Przedtem tego nie robiłeś. Starałeś się podobać Bogu, ale nie wiedziałeś, podobasz się czy nie, aż do momentu spotkania osobistego z Chrystusem i zaufania Chrystusowi. Wtedy on ci przebacza. I pokój Boży wypełnia nasze serca i świadomość. Jestem Jego. Nie muszę się już bać. Bez względu na to, co będzie się działo, mogę się położyć i spać, bo wiem, że jestem w rękach Bożych, jestem zbawiony. Drodzy, pomyślmy o tym. Ci, którzy nas słuchają dzisiaj, pomyśl o tym. Czy narodziłeś się na nowo? Czy zaufałeś łasce Bożej, Jezusowi Chrystusowi? A jeśli nie, to przyjdź teraz do Jezusa, takim, jakim jesteś. Często pokonany, poraniony, zacznij wołać i wzywać jego imienia. I proś go o przebaczenie, zaproś go do swojego życia. A Jezus przyjdzie, bo On miłuje każdego z nas. On nie ma względu na osobę. Drodzy, kiedy będziemy teraz się modlić, dziękujmy Bogu za zbawienie. Ale też ja widzę, jest ogromna, niesamowita potrzeba, aby Kościół modlił się. Myślę nawet, żebyśmy stanęli w poście i wołali: Przyjdź, Panie, przyjdź Duchu Święty. Ze swoją obecnością i zrób to, czego my nie możemy zrobić. Daj to światło do serc, umysłów ludzi, aby zobaczyli, jak wielkie zepsucie, jaka wielka ciemność jest w życiu każdego z nas, dopóki Chrystus nie zamieszka w naszych sercach. I że tylko On może nas oczyścić, i tylko On może dać nam moc. Do przemiany w naszym życiu. Nie potrafimy tego o własnych siłach. Powstańmy, aby się modlić. Panie, tak, dziękuję Ci za to, że Ty tutaj jesteś. Panie, ja tak, modlę się i modlimy się razem jako zbór. O łaskę Twoją. Łaskę dla naszych bliskich, o łaskę dla tych, którym świadczymy, o łaskę dla ludzi, przyjdź Duchu Święty. Z całą swoją siłą przekonania. Przyjdź Duchu Święty, otwieraj oczy, rozświetlaj serca i umysły. Bo tylko Ty możesz to uczynić, tak aby ludzie szczerze, świadomie odwracali się od swoich grzechów, wzywali Twego imienia, aby dostąpić przebaczenia grzechów, obmycia, oczyszczenia i przemiany. Boże, dziękujemy Ci za łaskę. Dziękujemy Ci, nie, że nie ze względu na nas, ale ze względu na siebie, na swoje imię, na swoją miłość do nas, przemówiłeś do nas, uratowałeś nas. Dziękujemy Ci, Boże. Działaj w nas, Panie, działaj przez nas. I Duchu Święty, dotykaj, dotykaj jeszcze wielu ludzi wokół nas. O to się modlimy, Ojcze, w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Amen.